tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwa z browaru Tenczynek z serii, można ją nazwać tradycyjną. Jest też seria nowofalowa i będzie jeszcze trzecia seria, seria sztosów. Mamy tutaj lagera, pilsa, pszeniczne, marcowe i boka, czyli koźlaka. I powiem szczerze, to chyba jednak zacznę od pszenicznego, bo no chociażby ze względu na zawartość, na goryczkę, no może i powinienem zacząć od pszenicznego. Słówko o etykietach. No nie podobają mi się. No nie podobają mi się. Co prawda, te etykiety są wzorowane na etykietach przedwojennych, tylko że tamte miały swój urok, bo to były etykiety w poziomie, owal był. No i one się wyróżniały, no bardzo się wyróżniały w porównaniu do tego, co jest na rynku. To jest po prostu, złośliwie bym powiedział, sztampa, a tak eufemistycznie klasyka. Klasyka, czyli prawda, rycina z browarem, te medale, to mi się kojarzy z jakimś sowieckoje igristoje za 4,90 w promocji na Sylwestra. No, no słabo to wygląda, słabo, nie podoba mi się, no nie podobają mi się te etykiety. Tak naprawdę te etykiety, które będą na tej serii sztosów, czyli na tej trzeciej, której jeszcze nie ma, to chyba będą najlepsze. Ja bym je wszystkie zrobił w tym stylu. No oczywiście, nie dało się zrobić poziomej etykiety, bo piwo jest rozlewane w jako i po prostu tamten wykrojnik nie pozwalał w ogóle na użycie takich etykiet. Ta etykieta docelowo będzie chyba bez tego czarnego bramowania, ale mówię, to jest wymóg jakby linii rozlewniczej w jako. Także nie podobają mi się opakowania tych butelek. Druga rzecz, którą skrytykowałem w browarze, chociaż można powiedzieć, że dosyć ciekawy ruch, to jest umieszczenie daty produkcji. Tylko że tu jest data produkcji i najlepiej spożyć przed upływem 6 miesięcy od dnia produkcji. Problem jest taki, że w Polsce nikt tego tak nie podaje. Czyli ja obawiam się, że klient po prostu biorąc i widząc datę, w moim wypadku 8 marca 2018, czyli wtedy było rozlane, popatrzy, aha, jest po terminie, no to dzięki, nie biorę, nie? Więc odradziłem to i to ma być zmienione. W następnych już partiach ma być data przydatności. No zobaczmy. Pszeniczne to piwo zaliczane do klasycznej kolekcji małego regionalnego browaru w Tenczynku. No czyli nie tradycyjnej, a klasycznej. Kolekcja klasyczna. Lekkie w smaku, rześkie, orzeźwiające, gaszące pragnienie, naturalnie mętne, z łatwo wyczuwalnymi akcentami banana i goździków, odpoczywa i nabiera charakteru leżakując w historycznych piwnicach naszego browaru. Z tym odpoczywaniem takie odważne stwierdzenie, bo ja bym raczej unikał powiązania leżakować i leżak i odpoczynek, nie? Żeby właśnie wybić z tego. Piwa z Tenczynka na przestrzeni lat zdobywały wiele medali międzynarodowych targów piwa, m.in. w Londynie w 1862, czy też prestiżowy złoty medal w Pilźnie w 1904. Pamiętając o bogatej historii, dziś nawiązujemy do tradycyjnych tenczyńskich receptur, ważąc piwo tak jak dawniej. No spoko, tylko to było 150 lat temu, to nie wiem, czy jest tutaj sens się chwalić takimi medalami. No ale oczywiście pokazanie jakiegoś nawiązania do historii, spoko. Składniki. Pełen skład jest podany. Woda, słody jęczmienne, pilzneński, monachijski, karmelowy jasny, crystal maple, słody pszeniczny i pszeniczny ciemny. To powinno być słody pszeniczne. Pszeniczny jasny, pszeniczny ciemny, wheat malt dark. Chmiele, Hallertauer Tradition, Hallertauer Herzbrucker, drożdże WB06, piwowar Sebastian Jabłoński. Trochę tak jakby był składnikiem, ale w sumie tak. Spróbuj z sałatkami i rybami. No to często jest takie zalecenie. Muszę powiedzieć, ekstrakt 12,5, alkohol 4,8. Muszę powiedzieć, że
jak na piwo na WB6, które próbowałem w browarze, no to bardzo fajnie było. Zobaczymy, jak będzie z butelki. Kapsel firmowy z logo browaru. Muszę powiedzieć, że dosyć fajne to logo, czyli szyszka z koroną królewską. No, czuć nuty banana, goździka. Dosyć jasne, wyraźnie zmętnione, z obfitą, drobno-pęcherzykową czapą piany. Wyraźnie wyczuwalny goździk, co czasami jest problem w WB-kach, może nawet, inaczej, w WB-kach może i nie, ale czasami jest problem, że polskie pszeniczne są bardziej w stronę banana. Ja preferuję zdecydowanie bardziej 4 winylo gwajakol, czyli goździk. I tutaj tego goździka jest sporo. Druga sprawa, że bardzo często piwa na WB06 mają taką charakterystyczną, albo charakteryzują się taką dużą wodnistością, dużą, taki pusty smak mają. Generalnie piwo pszeniczne powinno być wytrawne, zatkanym nosem ono powinno nie być za bardzo słodkie. Ta słodycz się bierze tylko z aromatów bananów, goździków, ale tutaj ono nie wydaje się puste, mimo że jest na WB06. Do tej pory ten efekt udawało mi się znaleźć głównie w piwach ważonych w browarach restauracyjnych, dlatego że tam piwowar może po prostu pod koniec fermentacji schłodzić piwo i sprzedawać takie troszkę niedofermentowane piwo, minimalnie, ale to wystarczy, żeby tego ciała troszkę zostało. Pytałem o to Sebastiana podczas zwiedzania, to mu akurat chyba nie weszło do filmu. No i on mówi, że no, nie zdradzi tajemnicy, ale tak generalnie operowanie tutaj temperaturą jak najbardziej ma miejsce. No i muszę powiedzieć, że pszeniczka bardzo dobra. A szczególnie to, że ten balans banan-goździk jest w stronę goździka przesunięty, chociaż banan jak najbardziej wyczuwalny. Bardzo solidny, rześki, orzeźwiający, jednocześnie niewodnisty, niepusty wajcen. Także, aha, nie przeczytałem jeszcze, że IBU 14. Z tym podawaniem IBU też zwróciłem uwagę, że można za to dostać mandat od IHARS-u, bo no nawet w trakcie całego terminu przydatności to IBU w butelce potrafi się zmniejszyć. Więc browary odchodzą od tego po dostaniu paru mandatów i po prostu podają goryczkę na przykład 5 na 10, 5 na 12, jakoś tak. Spróbujmy lagera. Lager 11,5 ekstraktu, ale 5% alkoholu, czyli teoretycznie głębiej odfermentowane niż pszeniczne. Od połowy XIX wieku Adam Józef Potocki zaopatrywał Kraków w piwo z Tenczynka. Nawiązując do przedwojennej receptury, stworzyliśmy lagera, piwo o wyraźnym, słodowym smaku współgrającym z mocną chmielowością. Odpoczywa i nabiera charakteru, leżakując w historycznych piwnicach odrestaurowanego regionalnego browaru w Tenczynku. Zaliczane do naszej klasycznej kolekcji piw to ten lager, duma regionu. Znaczy nie wiem, któren, ale okej. Ten lager. Aha, już wiem. To chodzi o to, że ten lager, czyli tenczyński, z Tenczynka. Ten lager. Okej. Sorry. No to tutaj trzeba było zrobić ten wajcen w takim razie. No nieważne. Składniki: woda, słody jęczmienne, pilzneński, karmelowy jasny, crystal maple, wiedeński, chmiele, marynka i lubelski, drożdże. No nie są podane, ale mogę Wam powiedzieć, że to W3470. Piwowar Sebastian Jabłoński. No spróbujmy. Spróbuj z serami na przykład Edam Cheddar Kozi. Jak najbardziej będzie pasować. Chociaż dla mnie raczej z serami pasuje Pils. No ale lager pewnie też.
Taki sam firmowy kapsel. No słodowy, ale nie jest to taka nieprzyjemna, zbożowo kukurydziana nuta, która czasem ze słodu pilzyńskiego powstaje, ale taka właśnie bardziej biszkoptowa, taki biszkopt. Najbardziej mi się to z biszkoptem, mniej z herbatnikiem, bardziej z biszkoptem. No tutaj jest słód wiedeński, jest karmelowy jasny, ale mam wrażenie, że z umiarem piwowar z tych słodów korzystał, bo jest bardzo jasne, taki głęboki, złoty kolor, piana drobno pęcherzykowa, ale nie taka obfita jak na pszenicznym, to słusznie. Bardzo czysto, bez diacetylu, bez DMS-u, bez jakichś, nie wiem, nut żelaza, czegoś takiego, czyli bez wad. Jednocześnie on tutaj bardziej przypomina takiego niemieckiego, ale północno-niemieckiego lagera. Nie bawarskiego, nie frankońskiego, nie czeskiego. Natomiast to, co próbowałem ostatnio z tanku, bo tam te receptury są na bieżąco jakby doszlifowywane, to już było bardziej w typie takiego Hellesa z Franconii, tak, bardziej słodowe, ale też z większą goryczką, wyższą goryczką. Tutaj ta goryczka jest na niskim poziomie, oczywiście wyższym niż w pszenicznym. Myślę, że bardzo słuszna decyzja, żeby zrobić piwo, które będzie takim entry levelem, czyli każdy, kto będzie chciał spróbować piwa z Tenczynka, a będzie dopiero początkujący, jak najbardziej taki lager jest dla niego fajnym taką drogą łagodnego wejścia. Jednocześnie on jest mega dobrze zrobiony. To znaczy żadnych wad, zaznaczona goryczka. Tu jest napisane, że 25. No może. Chyba na filmie była mowa, że 23. W każdym razie myślę, że wiele piw, które mają na etykiecie Pils napisane, by zawstydził swoją goryczką, więc szanuję. No i to Pils. Pils ma 12,5 ekstraktu, czyli już takie rzeczywiście jasne, pełne. 5,4% objętości. Ten Pils to tradycyjnie ważone piwo z klasycznej kolekcji małego regionalnego browaru w Tenczynku. Świeże, świetnie gasi pragnienie, wyróżnia się mocną goryczką pochodzącą ze starannie dobranej mieszanki chmieli. Odpoczywa i nabiera charakteru, leżakując w historycznych piwnicach naszego browaru. Poznasz po smaku, że to ten Pils. Piwa z Tenczynka na przestrzeni nowa, a to już było. Składniki: woda, słody jęczmienny, pilzneński, karmelowy, jasny. Czyli nie ma wiedeńskiego, który jest w lagerze, a tutaj go nie ma. Chmiele: marynka, Hallertauer, Mittelfrü, drożdże i piwowar ten sam. Spróbujmy. Spróbuj z białymi i czerwonymi mięsami. No w zasadzie tak, pilsa można, nawet z golonką można, bo on wtedy tak fajnie oczyszcza kubki smakowe. Znaczy nie, żebym kiedyś jadł golonkę z piwem. Zawsze mnie golonka... no nieważne. Nie o tym. Logo, znaczy kapsel z logo. Muszę powiedzieć, że to logo mi się podoba. W odróżnieniu od etykiety. No taka leciutka ziołowa nuta chmielu. Wydaje mi się, że jaśniejszy niż lager. Może o ton jaśniejszy. No nie ma tam tego wiedeńskiego karmelowego. Drobno pęcherzykowa, znaczy karmelowe jest. Drobno pęcherzykowa, drobna piana, klarowne. Wiem, że browar też ma w planach wypuszczanie wersji niefiltrowanej. Chyba też w beczkach ma mieć niefiltrowane to piwo dostępne. No, najważniejsza sprawa, goryczka. Czy ta goryczka jest rzeczywiście wyższa? Co prawda ona nawet na papierze nie jest dużo wyższa, bo lager ma 25, a Pils ma 30. Ja bym poszedł bardziej, żeby one się bardziej różniły tą goryczką i zrobiłbym tu tak
40 do 45, 25 do 45 to jest goryczka dla pilca czeskiego, IBU, według BJCP. No ja bym poszedł bardziej odważnie, no ale rozumiem. Ale znowu, wszystko jest bez zarzutu. Zero diacetylu, którego ja akurat lubię. Zero DMS-u, zero jakichś nut niepożądanych, bardzo ładnie ułożone, fajne podbudowa słodowa, podobne jak w lagerze, no i trochę wyższa goryczka. On jest też troszkę, mam wrażenie, bardziej, znaczy mniej słodowy, troszkę bardziej wytrawny. Ale naprawdę, no klasyka. Klasyka i nie ma za wiele takich pilsów w Polsce. No niestety nie ma. Także no, dobrze. Pils, wbrew pozorom, jest całkiem szanowany przez rzemieślników. O czym, o, czwarty łyk, pojawia się ta goryczka, pojawia się, także nie można powiedzieć, że nie. Bo dobry piwowar wie, że pilsa jest bardzo trudno zrobić i bardzo trudno w Polsce kupić dobrego pilsa. No i tutaj taka jakby podseria serii klasycznej, bo jak widzicie, różni się butelką. Tutaj mamy taką z jaśniejszego szkła, tu mamy z ciemniejszego i różni się kapslem, który jest czarny. Rozumiem, że tu chodzi o piwa ciemne, także liczę na to, że to zostanie rozszerzone o porter bałtycki, czyli mamy marcowe, mamy boka i mam nadzieję, że będzie rozszerzone o porter bałtycki. Tutaj goryczka 23. Dzięki nawiązaniu do przedwojennej receptury marcowego, nagrodzonego złotym medalem w 1904 w Pilźnie, odrestaurowany regionalny browar w Tenczynku podtrzymuje tradycję klasycznego sposobu ważenia piwa. Marcowe wyróżnia się głęboką bursztynową barwą, a jego pełny smak znakomicie komponuje się z pieczonymi i grillowanymi mięsami. Odpoczywa i nabiera charakteru, leżakując w historycznych a piwnicach browaru, zaliczany je do naszej klasycznej kolekcji piw, to ten smak marcowego jak dawniej. No i znowu, to ten Mercen by pasowało, no ale no to już mogłoby być źle odebrane przez konsumentów, nie? Znaczy mało kto kojarzy nazwę Mercen. Składniki: woda, słody jęczmienne, pilzneński, monachijski, wiedeński, melanoidynowy, melabicz, chmiele, marynka lubelski, drożdże, też W34-70, chociaż nie jest podane. Spróbuj z pieczonymi i grillowanymi mięsami. No, tak jakby mocno zgazowane. Kapsel jeszcze chyba ładniejszy, czarny, z tą szyszką w koronie. Ładnie, ładnie. Porządna, gruba butelka. To jest chyba zwrotna NRW w ogóle. Także piwowarom domowym polecam pod uwagę. No ale zobaczymy, może mi się wydaje. No, wyraźnie ciemniejsze niż pils czy lager. Takie też powinno być. A głęboka taka bursztynowa barwa, drobno pęcherzykowa, beżowa czy biała piana, no może kremowa. No i wyraźnie słodowe, czuć nuty właśnie skórki od chleba, czyli melanoidyn. Tutaj ten melanoidynowy ten, ale akurat marcowym jak najbardziej na miejscu. Wyraźnie słodowe, takie pełne. Ja nie jestem wielkim fanem, ale no, potrafię docenić, że nie jest to ulep. Jest to naprawdę dobrze wykonana robota. No, no. Ten styl generalnie to nie jest jakiś szał. On się wywodził z tego, że po prostu wykorzystywano resztki z surowców i w marcu ważono piwo, które potem pito, jak już nic innego nie było. Ale jest ten charakter marcowego. To nie jest takie wykastrowane marcowe, jak czasami nawet na Oktoberfeście mamy takie, które już w zasadzie nie ma. Niczym się nie różni od lagera, tylko tyle, że jest troszkę mocniejsze. To zwykle są trzynastki. Właśnie nie będziemy jakiś ekstrakt. 13,8. No, czyli prawie 14. Myślę, że dobry wybór. No i rzeczywiście wyraźnie słodowe. To myślę, że też będzie łatwe piwo dla początkujących. Niska goryczka,
A czy może niska? No, no, no niższe niż w pilsie, ale wyraźnie słodowe, wyraźnie takie melanoidynowe, ale nie karmelowe, to ważne. Bardziej się trzyma to wszystko w tradycji tej niemieckiej. Naprawdę solidnie wykonane. To jest naprawdę, tutaj się nie ma do czego czepić. Mam nadzieję, że to zostanie utrzymane, nie tylko w pierwszych warkach, ale no, nic nie stoi na przeszkodzie chyba. Sebastian tam często podkreślał, że no, idea jest taka, żeby nie oszczędzać na surowcach, nie oszczędzać na czasie leżakowania. Bok. Co ciekawe, na starych etykietach boka jest napisane bok bez C, czyli bok tak po polsku. I fajnie, to ma swój urok. Szesnastka, czyli pełnowymiarowy bok, koźlak, bo powinien mieć od 16 do 17,9 taki koźlak regularny, tradycyjny. Ten bok ważony jest w małym regionalnym browarze w Tenczynku. Zaliczamy go do naszej klasycznej kolekcji piw. Do produkcji używamy 6 rodzajów słodu i 3 rodzajów chmielu. Ten bok to równowaga wytrawnych i słodko-goryczkowych elementów. To piwo o ciemnej barwie, delikatnym karmelowym smaku z lekkim kawowym akcentem. Odpoczywa i nabiera charakteru, leżakując w historycznych piwnicach naszego browaru. Po pierwszym łyku poznasz, że to ten bok. Składniki: woda, słody jęczmienny, pilzneński, monachijski, wiedeński, melanoidynowy, karmelowy, jasny, barwiący, chmiele Magnum, Marynka, Lubelski. To ciekaw jestem, co ten Lubelski tu niby ma zrobić. Kapsel, jak powiedziałem, czarny z logo. No taki niezbyt intensywny ten aromat. Głęboka taka ciemno-miedziana barwa, czyli jak najbardziej prawidłowa. Drobno-pęcherzykowa taka kremowa piana, koloru kremowego. Ekry. No i wyraźnie czuć słody. Słody, ale na szczęście nie karmel, ale bardziej właśnie... Bardziej ta kawa, no. Może zasugerowałem opisem, ale tak czuję tę kawę. Ja nie jestem fanem koźlaków. To już można powiedzieć w polskim krafcie jest przysłowiowe. Ale jako sędzia muszę docenić, znaczy muszę umieć ocenić, więc on jest bardziej właśnie kawowo-czekoladowy jak na koźlaka. I to sprawia, że mi on bardziej smakuje. Natomiast bardziej w stylu byłoby takie marcowe, tylko bardziej, czyli skórka od chleba. Tutaj to jest taki ciemniejszy jednak ten koźlak, ale dla mnie osobiście tylko lepiej. Uważam, że to piwo zyskuje, bardzo zyskuje przez to, że właśnie ma trochę tych ciemniejszych słodów. No, jak na koźlaka, to powiem Wam, że całkiem spoko. Przy czym mówię, to jest taki ciemniejszy koźlak. No powiem tak. Postarali się i jeżeli ten poziom się utrzyma, to naprawdę ciężko będzie komuś krytykować te piwa, bo tutaj nie ma się do czego czepić. Naprawdę. Oczywiście no, mogło tak być, że wybrali tam z iluś różnych partii te najlepsze. Zakładam, że tak właśnie było, ale naprawdę nie mogę się do żadnego piwa w żadnym aspekcie przyczepić. Naprawdę to są wykonane z bardzo dużą dbałością i starannością te piwa, mimo że są to klasyki. Klasyki, no. Przy czym zaraz mi ktoś zarzuci, że a normalnie to byś skrytykował, że nuda. I tak, i nie, bo ten pils, to pszeniczne, to jest troszkę taki powyżej przeciętnej ten pils.
powyżej przeciętnej. I nawet ten lager, jeżeli porównamy to z lagerami takimi regionalnymi, to robi robotę. No chyba największe wrażenie jednak robi ten koźlak, ale najchętniej bym wypił właśnie pszeniczne i pilsa. Tu by się jeszcze mogło przydać trochę chmielu w aromacie, w pilsie. Ja nawet sugerowałem, żeby może chmielić na zimno. Co prawda to nie jest zgodne z niemiecką sztuką piwowarską, a myślę, że do niej się właśnie odwołuje ten pils. Ale nie, goryczka jest. I posmak chmielu jest i to też jest super. Także no, na swój debiut ten czynek wypuszcza 5 naprawdę klasyków, ale klasyków wysokiej klasy. No, to są piwa bardzo dobrze wykonane. Oby się udało ten poziom utrzymać cały czas. Na szczęście nic one nie straciły przez to, że są wożone cysterną do Jako i tam butelkowane. Mam nadzieję, że niedługo, to jest podobno kwestia kilku miesięcy, 2-4 miesięcy, browar uruchomi swój rozlew i będzie to jeszcze lepiej, bo prawdopodobnie jakoś to piwo odczuwa, że jest transportowane, przepompowywane i tak dalej, ale na tę chwilę w piwach, które mają powiedzmy 4-5 tygodni od rozlewu, nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Żadnych jakichś objawów utlenienia, jakichś takich historii. Spróbujcie sami. Ciekaw jestem Waszych zdań, kto już pił, które napiszcie w komentarzach, które Wam smakowało, które Wam może nie smakowało. Ciekaw jestem Waszego zdania o etykietach, bo powiem tak. Podobnoż te etykiety no, były szeroko konsultowane i generalnie wszystkim się podobają. Tylko mnie się nie podobają. No ale cóż, wasze zdrowie, do usłyszenia, cześć.